Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam na kolejne 20 tur na poziomie legendarnym. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim moim wspierającym. Dodatkowo chciałbym powitać nowego wspierającego kanału, jest to Ashal. Nie wiem, czy dobrze wyczytałem, mam nadzieję, że dobrze. Dodatkowo chciałbym podziękować Strongman YouTube, Mister656, Kasaja, Krasus, Biluś, Dawid Pikulski, Gumixo za wspieranie tego kanału. Jest to mega ważne, mega motywujące dla mnie. I co? No dzięki wam kanał się kręci i się rozwija coraz bardziej, więc bardzo dziękuję za wszystkie lajki i tak samo subiki też dziękuję. To jest dodatkowy materiał, który staram się jak najszybciej nagrać, żeby jak najszybciej go wam też wrzucić. Wybierzemy sobie Malekita, bo ktoś z tego co pamiętam chciał go zobaczyć, że jest dosyć ciężko. No powiem tak, Malekit nie jest łatwym bohaterem, więc no faktycznie jest trochę ciężko. Tutaj walka faktycznie, tutaj krasnoludy, tutaj leśne elfy z dołu, no jest kogo bić. Na początku, jak dobrze pamiętam, on chyba ze skavenami walczył, więc też jest taki, powiem szczerze, materiał do bicia. Jedynie co mi się osobiście przy Malekicie nie podoba, że właśnie tam między tymi skałami trzeba gdzieś tam wędrować i jest to faktycznie takie uporczywe. Ale jeśli chodzi o same mroczne elfy, to tutaj jest dosyć wygodnie. Mamy też te arki, z tych ark można wiele tak naprawdę osiągnąć, ogarnąć. No, sami zaraz zobaczycie w praktyce, jak to wygląda. Może też tak na szybko, tych ark nie da się też, aż tak szybko ogarniać na starcie. Tutaj mamy fajnie, bo mamy czarodziejkę ognia. Ja chyba wolałbym cienia, jakoś tak cień do mnie bardziej przemawia. Tutaj hak ten będzie trzeba przejąć, okej. No dobra, no to co? No, arki tutaj chyba nie ma na starcie, nie? Nowa arka dopiero po obrzędzie, okej. Tu jest... Aha, czy musimy mieć niewolników najpierw? No tak. No jakoś trzeba sprowadzić tą markę. Dobra, lejemy tego skavena. Tutaj chyba na automacie, bo on i tak jest strasznie słaby, więc tutaj nie ma żadnych strat. Warto właśnie wybierać tych niewolników na początek. Jeśli chodzi o czary... On ma dosyć fajne te czary tego podmuchu, mi się osobiście fajnie, podobają mi się te jego czary, co on tu ma. Dobra, bierzemy to miasto. Tutaj z krasnoludami może być ciężki ten początek. Dobra, to jest zwykła walka, to zagrajmy. Bo z tego co pamiętam, mroczne elfy też nie mają takiej dobrej regeneracji na początku tych jednostek. Więc to ona trochę gdzieś tam nas bije. Tutaj jest ta armia taka sobie, bym powiedział, bo mamy tylko dwie jednostki strzelające, a ja wolę bardziej właśnie wystrzelać tych wrogów na elfach, niż gdzieś tam z nimi warto się męczyć. Na pewno plus jest taki, że jesteśmy, widzę, na górce, więc to jest duży plus. Tu mamy chyba rydwany, tak? Rydwany. No, te rydwany to są takie, no, są, bo są. Raczej bym tutaj się nie opierał jakoś, nie wiadomo jak na nich. Jednostki strzelające też mamy jedne z tych gorszych, bo one mają wolniejsze strzelanie. Znaczy mniejszy też zasięg mają, jak dobrze pamiętam, od tych standardowych. Wiecie, teraz gram tyloma frakcjami na raz gdzieś tam i ja potem nie pamiętam, czy ten miał 140, czy tyle tej, z tego prędkości w strzelaniu, czy coś tam. Potęga, wzmocnienie. Możemy ich tutaj zawiać. To jest dosyć mocny skill. Tym bardziej na takich skavenach to się fajnie sprawdza. Kula ognia, no to już raczej lipa, ale... Malekit jest dosyć dobrym też wojownikiem, więc to jest duży plus. A możemy sobie obrażenia zadać, żeby sobie zregać trochę many. No dobra, tutaj widzę na rydwan nam się wbili. No trochę chaotycznie to wyszło. No, bohater tutaj sobie poradzi. Ten skill jest dosyć mocny, on też się fajnie na krasnoludach nawet sprawdza. Że tutaj nam tych strzelających strasznie bijają. A czarodziejka ognia na początku z samą kulą ognia to nic nie robi, no, taka prawda. Dobra, tutaj musimy trochę wspomóc tych strzelców. No, z tą maną trochę wolno tu idzie. Onwards to murder!
No, wolno to idzie, wolno. Okej. Okay. Amaleki coś tam w miarę zabija. Można mu przyznać, że coś tam robi. Coś mi się tu kamera widzę przyblokowała. No fajnie byłoby tych tutaj ustrzelić. No, skaweni to się szybko tam sypią potem. No, już zaraz będzie po walce. A, właśnie mroczne elfy też mają to, nie? Ten bonus. On się bardzo fajnie nabija. Tylko musimy właśnie zabijać jednostki. Ale jak to się tam nabije, to na lajcie idzie. Najgorsze, że skaweni to mają tych procarzy, oni tam walczą i walczą. Jakbyśmy mieli dużo strzelców, to oni w większości by tutaj na dnie dolecieli tymi jednostkami. Więc to też jest jednak inna frajda. No trochę nas wybili faktycznie, no. Bohaterów bardziej może poobijali, tą czarodziejkę trzeba z tyłu trzymać, ale chciałem, żeby coś tam pozabijała, jakiś level wbiła. Tą kulą ognia, no to tak. No licho, licho. Jak już będzie na przykład czacha, czachą będzie fajnie zabijała. No dobra, okupacja zwykła. Dobra, w te jednostki strzeleckie raczej. Trzeba się wybrać. Tutaj bierne przerzucaniu czaru. O, ten wir jest mega kozacki, jak dobrze pamiętam. O, on się fajnie sprawdzał. Tutaj możemy sobie ogarnąć. Co możemy sobie ogarnąć? Kontrolę, siła broni. W prowincjach to tam chyba niepotrzebne. Rozwój. Rozwój może być spoko. Tu możemy wybrać. Tu możemy wybrać. Dobra. Technologii to chyba pójdziemy w rozwój. Wydaje mi się, że rozwój jest dobrą ścieżką. No trochę ta armia faktycznie ucierpiała. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Walka na pewno z krasnoludami na początku będzie straszna. Tutaj chyba są skaweni i tu są skaweni. I tu też są chyba skaweni. Oni mają chyba te trzy miasta. Więc tu będzie trzeba się z nimi bujać. A zobaczymy, co my możemy też zrobić. O, patrzcie, możemy się nawet dogadać z nimi. Mimo, że oni się tam biją walką, ale to tam... Okej. Zawsze to, wiecie, jakaś kasa do przodu. No, elfy mroczne na początku to w ilość ostro. No, bo tu krasnoludy to zajmą, jak dobrze pamiętam. Oni mają pociski przebijające, to w sumie spoko. Ja się zastanawiam, czy tutaj nie iść w tą stronę. A ta arka by się przydała. Chociaż bym chciał się szybko do widma dostać. O, proszę bardzo. Widmo, widmo. Rozwój też nam się może tu przydać. Tu bohater jest, spoko. Bohater by się też przydał. Nie no, posterunku nie będziemy budować. To jest w ogóle bez sensu. Okej. A widma to ile musimy czekać? Dwie tury. No dobra. No, jak będziemy mieć widma, to będzie się dużo lepiej grało, bo to jest dobra jej piechota do walki wzręcz. Jakbyśmy zajęli mu to ołtarz. Choć nie wiem, czy krasnolud pierwszy tego nie weźmie. To będzie trochę lipa. Ten wąwóz chyba warto byłoby bardziej stuknąć. A do wąwozu nie dolecimy, więc... A tu też chyba są skaweni, z tego co widzę. No dobra, ale tu będziemy mieli automat. To jest całkowicie zbędne. My sobie i tak będziemy regać tą armię powoli. No tutaj zaraz zrobimy drugą armię. Tej arki jeszcze nie możemy. My weźmiemy sobie chyba eksperta z walki wręcz, czy czarodziejkę. Teraz tutaj są mieszane uczucia. Domena cieni. Dobra. Czarodziejka.
Okej, okay. Czarodziejka ma w końcu czerę, więc będzie mogła coś robić. Nie wiem, czy krasnoludy nie będą chciały w nas tu uderzyć. Choć krasnolud ma turę, dwie... On widzę, że już dwie armie robi. Jak dobrze pamiętam, krasnolud będzie atakował na dwóch armiach. Czyli tak za 3-4 tury bym obstawiał. Ja chcę zrobić dwie armie, żeby mu szybciej wykończyć tutaj elfy wysokiego rodu. No tutaj nie ma elfów wysokiego rodu. Do... Znaczy no, są teoretycznie ci do ubicia, więc spoko. Nie wiem, czy tu się będzie armia regać. No właśnie, tak sądziłem, że nie. Dobra. Ta będzie już rekrutować, o. Ale dużo widzę nie porekrutuje. No dobra. No Malekith ma trochę taką... Ten początek jest taki trochę mozolny u niego. Ale potem to już idzie. Aż żeby tych niewolników dużo ogarniać, potem dużo budynków do kasy ogarnąć i arka. No to są takie topowe rzeczy do ogarnięcia na szybko. A rozwój, wpływy, kontrola. Rozwój. Możemy też iść na przykład w ścieżkę wojownika, to też nie jest wtedy złe. O, patrzcie, wysokie straty. Łaboż, co wy gadacie? Parę procarzy i oni już się boją. Nie wiem, czy tu jest akurat las z tej strony. Jest las? Nie ma lasu. Wszędzie dzicz. Poza tym mamy dużo tych kuszników, a ci kusznicy szybko sobie poradzą z tymi skawenami. Skaweni będą nam przyzywać te badziewie na plecy, bo włóczników będą to wrzucali. A, to jest z tego typu wiocha, okej. Okay. Gdzie jest ta trąbka? Trąbka jest tu. Nie wiem, czy najlepiej z tej strony. Chyba nie będzie się wybrać. Okej, okay, z tej strony jest najwygodniej. Z miasta są bardzo podobne do siebie. Tu możemy ustawić ich na wprost. Tu do ataku. No, kusznicy to się zajmą tutaj nimi bardzo szybko. Albo możemy nawet tak rozdzielić tu dwóch. Znaczy trzech, tu dwóch. Na klan braci to w sumie nieważne. Albo my podmuchu niestety nie możemy tam puścić. No, szkoda. Chwila, a ten Rydwan ile ma? On ma mało ataku wręcz. Nie wiem, czy ci bramy w miarę szybko nie niszczą. No te bramy dużo mają życia, jak nie mamy żadnej artylerii, to coś tam robią. Dobra, jak nasi kusznicy? No a coś tam nawet trafiają, trzeba przyznać. Fajnie byłoby czachę tu puścić, ale no niestety. Ale wiru też się nie da, okej. A, to są właśnie ci skaweni i te zawracanie dupy. Dobra, może... A co to za piechota, ha? Oni się tu blokują, widzę wszyscy. Dobra, niszczcie te tam bramę tą. No tutaj niestety trzeba tak męczyć się. Ale widzę, że oni tutaj odpuszczają tą bramę. O, brama będzie długo trzymać. O, tutaj nie ogarniemy szybciej. O, to jest takie właśnie męczące z tą bramą. Dobrze, że nam się mana chociaż szybko tam gdzieś podrega. No, brama jeszcze będzie długo trzymać. Kurde, ale coś tu nam pozabijali. A bo tu chyba czarodziej jest gdzieś. Gdzie ma tego śmiesznego bohatera? Uciekł chyba. No, jak tam brama? Idzie wolno, wolno idzie. Dobra, tu widzę, nam coś zawracają głowę.
Chciałem czarami ich bardzo przycisnąć. Build jest w sumie drogi, ale... Ale Viro otworzy tutaj drogę. A, bo oni zamknęli to. To jest dalej zamknięte, okej. Okay. Och Boże, ta brama to jest zawsze takie pobugowane, to trzeba co chwilę to targetować. No, rozwalajcie tą bramę. Szkoda, że kusznicy w sumie nie mogą pakować tą bramę. Wiem, że to jakoś szału by nie było, ale... No dobra, zaraz wszyscy będą mogli tutaj wejść. No, ile ta brama jeszcze? Stówka. No dajesz, dajesz. No. Przejdziemy tutaj środkiem i będzie spokój. Możemy puścić czachę, niech tam przeora. Choć ta czacha w sumie droższa od tego wiru. To już trochę słabo. No, wir znacznie lepszy. No dobra, tu widzę skaweni się gdzieś. A w sumie nie idziemy tutaj całą armią. O, widzę, będzie uciekał teraz tym gburem. Broń hybrydowa niby. Dobra, czarodziejko, może nie będziemy się bić. Nie lubię walczyć ze skawenami, to jest takie normalnie mozolne. Skaweńskie nasienia. No, zabijajcie tych skawenów, zabijajcie. Będzie szybciej. Szybciej chyba będzie faktycznie im rozwalić tą armię. A coś nas tu bije, widzę. Nie wiem, czemu ten skaven tak ucieka. Fajnie, że on jest szybszy ode mnie. I szczurek. No, dużo tej armii tracimy faktycznie. Myślałem, że tutaj będzie można trochę inaczej to ugrać. Ale no już trudno, niech będzie. Bohater jest taki, powiedzmy, wytrzymały w miarę. No, te jednostki to są zabawne, nie? Chwila, my mamy dotrzeć tutaj, tak? Czemu ten bohater mu odpuścił? Przecież ma wyłączone. Nie wiem, o co chodzi. No
Ale oni się tam bawią z tymi szczurami, oni powinni za jedną salwę puścić i jest finito. No bo tu już w sumie nie ma jakiej many ogarnąć dla niego. O, te armie to będą tutaj leciały i leciały. O, kwestia załatwienia mu tego bohatera i... O, dawać tego bohatera tam. Strasznie długo, no. Chciałem, że ci skaweni się, wiecie, zbiją w jakąś kubkę i się strzeli z pelem i spoko, nie? Malekit 500 zabił. No. Strasznie pobijali nam tych bohaterów, ale ja się tam nie bawiam, bo w zwykłej walce bym wtedy bohaterów nawet nie puszczał do przodu, więc na takim otwartym terenie. A tutaj możemy sobie na to pozwolić. Kurde, ogry można zrekrutować. Tutaj moglibyśmy chyba w niewolniku, żeby więcej łapać, to było spoko. O, a tu jeszcze rezerwa była. Dobra, zrekrutujmy to. Świątyni Kane'a jest armia dosyć mocna, to raczej tam nie ogarniemy tematu. No to zostawimy na razie tak, teraz i tak ta armia się tam przejdzie. Krasnoludy będą chciały z nami wojnę na pewno, bo jest awersja dosyć spora. Tam to nie wiadomo. W sumie no, jakby zaatakowała miasto, to raczej by padła, byśmy ją zdążyli ustrzelić. Nie wiem, czy te zwierzoludzie nie będą coś tutaj kombinowali. No, tu jest trochę lipa z tym właśnie poruszaniem się. Czy ta armia nie odpoczywa? A, garnizon jest potężny, to... Przerzucimy mu te jednostki. Wymienimy za tych. Okej. Okay. Możemy chyba też zrekrutować właśnie wojownika. Warto byłoby go wybrać. Kurde, koszty utrzymania jest dużo. Abyśmy dwóch mieli. To ta bohaterka do wywalenia w takim razie. Szybkość lub atak zwarciu. A, bo mamy tu full. Okej. Okej. Ja, warto mieć bohaterów, bo jakbyśmy walczyli z Valkią, albo na przykład z Minotaurami, z krasnoludami, to bohaterowie dużo zabiją takich krasnoludów. No, a na krasnoludów włócznikami na przykład nic się nie zrobi. Ja bym wchłonął w ogóle tych czerwonych elfów. Nie wiem, czy możemy ich wchłonąć. Nie możemy ich wchłonąć. Dobra, nasza czarodziejka na luzie, może sobie tutaj. Widzę, że armia tam dalej siedzi w miejscu. Okej. Jeden wojownik, drugi wojownik. Okej, on mi co, mają szkolenie, nie? Okej. No i teraz sobie poczekamy i zaraz sobie rozwalimy tych skavenów. Oni mają chyba ostatnią wioskę. No. Skaven Wulu. A potem w najgorszym wypadku rozwalimy te czerwone elfy, jak będzie trzeba. Jeszcze nie wiem, czy tutaj skavenów nie ma. Chyba, że będziemy mogli ich wchłonąć, tych po prostu wchłoniemy. No tu będzie problem, że tych bohaterów skaveni mają sporo.
Więc to będzie faktycznie problem. Pewnie będą jeszcze jacyś czarodzieje. A plus taki, że no wiadomo, tu będą chyba cztery armie. Coś tak czuję. No. Tak właśnie, żem czuł. Dobra. Lecimy z nimi. Fajnie byłoby mieć jakąś, nie wiem, 3000. Wow. 5 koła. Fajnie, że jest wąski teren. Fajnie byłoby ich tutaj złapać, ale ja nie wiem, czy ja ich złapię. 2 minuty. Mało czasu trochę. No, możemy się nie wyrobić. Nie wyrobimy się tam wlecieć. Okej. Okay. To teraz musimy zmienić trochę taktykę. Przepuścimy armię na razie do przodu i zobaczymy, co tam wyjdzie w praktyce. My możemy sobie tutaj kuszników ustawić i oni tam sobie strzelają wszystkich, jak będą potrzebowali. Tu możemy ustawić tych do przodu. O, będzie trzeba poczekać na to ich armię. Bohaterów do przodu, oni mają tarczę, więc luz. Tutaj byłoby ich fajnie zamknąć, w tym przesmyku. No, tych posiłków to bym się raczej tutaj, szczerze powiedziawszy, nie obawiał. No właśnie, ten czarodziej przeklęty. Ale chwila, czarodziejem się możemy już zająć. A, po czarodzieju. A tam jakiś czarodziej. Ło, ile tam z kawenów leci. Jeszcze jeden czarodziej tu jest chyba. No. Okej. Mam przydałoby się więcej tej many. No, dawać kusznicy, dawać. No, dawać, dawać tam jedną manę. Jak tutaj siecze to. Merciless warriors. Malekith.
No jak widzicie, nie trzeba tutaj, nie wiadomo co robić. Ło, cały ten czarodziej zebrał całą salwę. Dobra, możemy trochę z tego wziąć życia. Liczę na omanę. Do ataku, bohaterowie. Dobra, możemy to przyspieszyć, niech podlecą do nas. No i to by było na tyle, nie? No dużo ich wycięliśmy, ale dużo jeszcze zostało tych skavenów, więc automat będzie nam na przykład średnio liczył. Na przykład 100 odpadnie na bank, to sądzę, że te 3 oddziały odpadną na automacie. Nie wiem, czy na Rydwan by też nie odjechał. Ale postaram się jeszcze ich wyciągnąć z tego miasta. I tyle, no. By było takie najbardziej opłacalne. Dużo skavenów to dużo niewolników, więc to jest duży plus. Teraz będziemy mogli arkę sobie ogarnąć. Potęga mroku. Tutaj możemy dać szkolenie, tu damy sobie szkolenie. Będzie w las? Na półkę wszedł? To jest wiocha? To zwykły teren. No niestety, trzeba stoczyć. Nie unikniemy. Ta nasza czarodziejka to tak na oparach jedzie. Taki, że on będzie miał, nie wiem, czy ci sojusznicy będą od razu? Jedni chyba nie. Znaczy jedni będą od razu, a jedni będą dopiero przychodzić tutaj. A to jest ten teren, co elfy walczą, nie? No właśnie. Tak mi się wydawało coś. A dobra, co? My się będziemy przejmować. Armia do przodu i tyle. Mamy chyba większy zasięg niż oni. O. No my ustawimy sobie jedynie te jednostki aż tak. O, niech se stoją. Merciless warriors, forward, cold-blooded killers, end them. Bloody murder, pride, finish them. Attend me. No, tu chyba czachę puścimy za chwilę. No, jeszcze jedna mana. Dobra, nie oni tam cisną ich. A, bo to zaś ten czarodziej śmieszny.
Okej. Ale szybko się poddali. Straciliśmy coś. Late. No ci kusznicy ładnie cisną. No takich skavenów, no to co to jest za przeciwnik dla nich, nie? Dobrze, dobrze. Tak miało być. No dobra. Warto było się trochę podleczyć. Więcej ofiar. No na tym się właśnie bazuje ogólnie ta gra. Na mrocznych elfach. Zaraz też zobaczycie dlaczego. Teraz możecie na przykład sobie wybudować szybciej miasto. Na przykład za 500 niewolników i już ciach. Trzeci tier. To jest naprawdę dobre. To jest jedna z najlepszych mechanik tak naprawdę w grze. Tak samo mają krasnoludy chaosu. Ta sama zasada. Tempo zupełnie strat za 800 schwytany. O, to jest też spoko. Sobie odpalić. Teraz ładnie nam się armia będzie regenerowała. Poza tym możemy zacząć wojnę z krasnoludami. Ewentualnie możemy wybrać się na walkę. Na kogo tam gdzieś będziemy chcieli. Walki fajnie byłoby sprzątnąć z jednej strony od razu. Będzie spokój po prostu. Choć opłacałoby się ziemię ogarnąć, które są dosyć dochodowe dla nas. Za te ziemie leśnych elfów, znaczy wysokich elfów, leśnych elfów. Tam są ładne pieniądze. Te ogry na przykład też można sobie zniszczyć. Można się właśnie z tym czerwonym dogadać. No wiem, tutaj mamy zadanie. Co mamy za zadanie? No, chaos pokonać, no to żaden raczej wyczyn. Zniszczyć chaos. I z Tauruksem się biją. No, możemy sobie wziąć pakt. No i teraz nie wiadomo, gdzie chcemy się wybrać. Armia z miarę ogarnięta. Chcę, że krasnoludy idą, więc tutaj krasnolud jest taki pierwszym targetem do bicia. Więc możemy się tutaj zaczaić trochę na krasnoluda. Mamy bardzo dużo jednostek strzeleckich, więc powinniśmy sobie z nim tam poradzić. A on na bank nas zaatakuje, to jest to więcej niż pewne. Tutaj może coś do kasy by się przydało. Tutaj też. O, trochę ta kasa nam podupadła, ale zaraz ogarniemy. No te ziemie krasnoludów też są takie mimrawe trochę, nie? A ja nie wiem, czy on nie goni tych zwierząt ludzi. Bo jeśli byśmy chcieli skasować, to trzeba się nim szybko zająć. Walkia będzie do zabicia, bo walkia nie może się rozwinąć, bo walki potem się nie zatrzyma, albo będzie to po prostu ciężkie. Z kim on walczy? On z nikim nie walczy. On niby nas lubi, nie lubi. No ciekawe, jak to w praktyce jest. No zobaczymy, co on tutaj wymyśli. Jeśli będzie chciał wojny, no to dostanie wojnę. Dobra, poczekajmy turę. Fajnie byłoby go czasnąć, bo szkoda czasu trochę. No i zwinął się. Zobaczymy, jak będzie tutaj rosło, choć on jest chyba agresorem strasznym. Więc to też jest trochę takie 2 na 10. Na pewno na walkę trzeba zapolować. Niezawodny obrońca. No dobra, no to teoretycznie nam dał spokój, można tak powiedzieć. Więc ja bym się na walkę faktycznie wybrał. Ja bym się chciał właśnie dorwać najpierw do jej głównej armii. A potem będziemy się gdzieś tam bawić dalej. Ofiary schwytane po bitwie, proszę bardzo.
No walkę będzie ciężko zabić, choć jest szansa ją ogarnąć na tej zasadzie, że podjedziemy sobie rydwanem, będziemy ich męczyć, a potem ich po prostu od razu rozwalimy. Fajnie tutaj konfederację można ogarnąć na mrocznych elfach. Dużo tych elfów jest dookoła, więc wystarczy się gdzieś z nimi dogadywać, robić im delikatnie mówiąc przysługę, a wtedy oni się bardzo dobrze odwdzięczą nam. Mam nadzieję, że ten dodatkowy materiał, który dzisiaj dostaniecie, wam się będzie podobał. Dużo tych materiałów na dzisiaj nawet wjechało. Ale ja jestem słowny, więc jak mówię, że będzie materiał, to będzie materiał. Jeśli się będzie pojawiać coraz więcej lajków, coraz więcej subów, coraz więcej wspierających, będzie wszystkiego coraz więcej. No, to jest coraz większa motywacja też dla mnie. Więc coś za coś, nie? Dobra, trochę nam tutaj armię cierpią. Katusze. Nie wiem, czy ta walka tu siedzi, czy nie siedzi. Nie ma tu walki. Walka gdzieś wybyła. Vassal frakcji. No dobra. To w następnej turze zaczynamy wojnę. Nie wiem, czy tu walka nie jest, bo tu są ruiny, więc to jest takie bardzo prawdopodobne. Tak właśnie sądziłem. Teraz jest trochę dylemat. Musimy mu skasować, znaczy jej skasować tą armię. Z tego względu, że tu jest słabsza armia, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy się zregenerować trochę, o cholera. Dużo tych jednostek. Musimy się zregenerować, więc musimy mieć jakieś miasto, żeby się na nim zregenerować. Walka nie może mieć jakby dwóch armii. No jak będzie tam jakaś armia norskiej, to ja tego nie liczę jako armia, no bo to tam rozwalimy czarami nawet. Dużo armii właśnie musimy mieć strzeleckich, żeby szybko właśnie tą walkę zastrzelić. Że ona będzie mieć sporo też pancerza. A te akurat jednostki, co mamy, mają przebicie pancerza i to jest nas dosyć dobre, bo aż 11. A tutaj gdzie się możemy bronić, to tutaj tak szczerze powiedziawszy wszędzie się można bronić. Najlepiej raczej z tej strony. Coś się starać ogarniać. Tych bohaterów fajnie będzie szybko mu wykończyć. A, my mamy tutaj katalizator. O kurde, my tutaj rydwan zostawiliśmy, nie zauważyłem nawet. Dobra, teraz kusznicy zrobią tu porządek. No dobra, co on tutaj ma? Ja widzę, że trolle tutaj będą kombinować. A jak katalizator użyjemy, to wszyscy, cała magia stoi. Okej. No dobra, na razie
Chodź tutaj. Możemy trochę wspomóc te jednostki. Gdzie nam tam po plecach jeżdżą? Tutaj się trochę poblokowaliśmy. Ale wojownicy chaosu tu idą, trzeba się nimi zająć. No trochę się tam wysypały te jednostki, trzeba przyznać. A jeszcze trolla tutaj puścili. Dobra, bohater. A, uciekają tutaj. Dobra, możemy tu trochę przyspieszyć. A, tak, sądziłem po nich. No trochę nas ubili, no trzeba przyznać. Ale mieli ten garnizon mocny. Ten garnizon, szczerze powiedziawszy, był znacznie mocniejszy niż to cała armia, co tutaj jest. Nawet trzy jednostki z garnizonu były mocniejsze. Z jednej strony spoko, bo sobie zlevelowaliśmy trochę jednostki, bohaterów. Więc nie ma źle, a ta armia szybko się tam powinna w miarę regać, a ona i tak do nas przyjdzie do dwóch tur. Tylko ją będziemy musieli wyciągnąć tą walkę. O, w sumie armia to się regnie prawie w jedną. Okej. Ci wojownicy trochę mogliby mieć więcej pancerza. Tylko tutaj widzę, nie ma za bardzo z pancerza. No, ale fajnie się poregają. Nie wiem, czy ona nie będzie nam chciała miasta też skasować. Bo z nią to nie jest, nigdy nic nie jest wiadome. Ja sobie tutaj zrekrutuję bohaterka. Tylko zrobimy sobie wojownika, żeby był dosyć wytrzymały. I sobie zaczniemy rekrutować tutaj trochę armii. Tu na razie nic, tu też nic. Możemy wybrać sobie to do tej kasy. Okej. Jak tak będzie. Teraz walkę się bardzo zdenerwuję. Na co bardzo liczę. Zawsze będziemy mogli tym bohaterem sobie jeszcze tutaj podejść. O, widzę, już rekrutuję tu armię. Dostęp wojskowy. No dobrze. My też możemy chyba jeszcze czarodzieja tutaj zarekrutować, coś tak czuję. No, Valkyat na bank tutaj idzie. Idzie dziewczyna. Szkoda, że nie możemy jej dopaść. No, tutaj ta jej armia to. Madness. Madness to będzie, jak tutaj będą widma same. Widma to zrobią taką sieczkę. Dobra, dołącz do nich. Sojuszników trzeba wspierać. Nie wiem, czy ta norska tutaj jeszcze nie wleci. Nie wiem, czy dziewczyna leci na szybkim marszu, czy nie? Czy mnie nie zauważyła? Nie wpadła i nie zauważyła?
No patrzcie, ona nie zauważyła. No tak, teraz tak. Najważniejsze jest skasować. Ja wiedziałem, że raczej będzie pokazywać, że przegramy, no bo walka jest walką, no walka jest mocna, no. Bo w walki powinniśmy poradzić sobie z bohaterami. Mamy trzech bohaterów wojowników. On ma tam, ona też ma tam wojownika, ale to nie jest aż taki straszny. Na pewno trzeba uważać na teraz. Na sześć jednostek plus bohaterowie. Teren jest dosyć, powiedziałbym, spoko. Bardzo ładny teren. Dobrze, niech leci. Dobra, znikła nietykalność, to teraz. Kurde, te jednostki się tu bardziej poblokowały niż strzelają. O, walka jest mocna. Daj to przyznać. Co on cuduje tutaj? A, zabijcie ją, będzie spokój. Szkoda, że przeżyła. Tutaj czachy jadą. A, bo nieśmiertelność sobie narzuciło. 8 sekund jeszcze. No, ale ona tą szarżę to ma znakomitą, nie? No, kurde. Serio? No, skasujcie ją już bez przesady. Na nią to by się krwiopica przydała. O. O Boże, ale ich zmiotło tam.
Dobra, skasujmy ich tutaj trochę. Nie wiem, czy oni tutaj do nich nie strzelają, ale okej. Też nie się poblokowałem tymi kuszami tutaj. Kurde, że te ogary tak cisną, co jest? Ludzie. Jakie fullback? Co wy gadać? A powiem wam, że nawet to było dosyć trudne, ale ta bohaterka walkę mnie zadziwiła, że w takiej szarży mocnej tak bohateru zjechać, no to jest sztuka. Naprawdę to jest sztuka. Trzeba jej pogratulować. Ładnie to ugrała. Trochę ci kusznicy nie ogarnęli, albo może ja bardziej nimi nie ogarnąłem, trochę się tam zamotałem. Zresztą no, widzieliście, zaatakowali z każdej strony. Też ładnie to wykorzystali. Nie wiem, czy tu automatu nie będzie można zrobić. Tak się trochę zastanawiam. O, tu jest w końcu ten ogień jest super. W sumie moglibyśmy tych jeszcze nawet tutaj skasować. Nie no, straszne te straty nam liczy, musimy zagrać. No niestety, nie da się czasem niczego szybciej zrobić. No trzeba czasem po prostu powalczyć, aż mnie nas zaswędział, jak powiedziałem o walce. Ale czy bez przyczyny? Bez powodu, czy nie? No, ustawiam po prostu strzelców. Tak samo tych. Widma. No i niech sobie tam atakują. Oni nie będą chyba chcieli atakować. A mamy redwany od tego, o. Redwany to ich zmotywują do ataku. No, większość jednostek się tu same sypią. Setting forth. No mercy.
No, nie mają szans w ogóle. Kurde, Malekit trochę dostał, no, ale mamy te 20% chyba jeszcze do regania armii, więc... więc szybko sobie regniemy. Moglibyśmy tak naprawdę ruszyć na stolicę od walki, zająć stolicę i tak naprawdę walka przestaje istnieć, bo tą poboczną armią, co się tam tworzy z widm, to możemy zaatakować dolną część mapy. Więc już automatycznie jest posprzątane. Tutaj dostaniemy też sporo tych niewolników. Armia się też ładnie regnie nawet. No tutaj warto się po prostu wrócić i zaraz zaatakować tą fortecę, póki ona jeszcze jest w miarę słaba. Bo ona tam będzie rosła w siłę, w takie mocniejsze dużo jednostki. Tutaj możemy sobie zrekrutować widma. Po takich właśnie tych tutaj to przejedziemy. Doświadczenie dla czarodziejek chyba nie jest nam potrzebne. Dobra, tak na razie zostawimy. I zaraz zajmiemy się walką, podbijemy sobie tą ziemię. I nie wiem, możemy sobie iść na przykład w dół. Możemy sobie iść w lewo. Gdzie chcemy. Wiadomo, tutaj jest akurat taki układ mapy, ustawiłem, tak się poobracało. Poobracałem. Okej. Mam nadzieję, że tam dojedziemy w następnej turze. Najwyżej regniemy armię i zaatakujemy słabszą armią. Jedynie co cieszyłbym się, gdybyśmy tam nie musieli walczyć z bardzo mocną armią od nich. No, to powinno spokojnie zmiażdżyć. Co wy gadacie? No nie, no Madzie, trzeba tu stoczyć. Bo tutaj są bardzo śmieszne te straty. Tym bardziej, że to nad miasto nie jest. Proszę was. Przecież widm, jedno oddział widm to jest jak kurde 5-6 oddziałów tych gresantów. No to jak? No jak? Ja wiem, że ilością jedynie co tych berserkerów trzeba wystrzelać w pierwszej kolejności, ale reszta to jest do niczego tam. No nie wiem, co on tak liczy. Jestem trochę zdziwiony. Że mamy taki ładny teren. To się można tak ładnie poustawiać. Możemy się tutaj ładnie ustawić. O, proszę bardzo. Harpie to mogą wykończyć, mu to chyba dziewię, co tam jest. Te harpie nie są jakieś ultra mocne. Ale grasantów chyba powinni wybić, nie? No dobra, no nie wiem, czy wybiją. Kurde, straszne są te harpie. Nie dziwię się, że dałem ich do słabego tieru. Widzę, że on nie będzie chciał z nami tak walczyć. Będziemy się bujać tymi harpiami. One powinny mieć zdecydowanie więcej speeda, te harpie, żeby coś miały robić. Powodzenia im życzę. Dobra, tu widzę berków. I tu też widzę berków. Battle ready. The merciless host.
O, tylko tych mu trzeba wystrzelać, reszta to tam. Kurde, tak mocno widma biją. Lubię ten katalizator. Trochę tego bohatera, bo nic tam nie robimy. O, faktycznie mogą być te straty. Słyszałem, że trochę szybciej te widma strzelają. No, tego bohatera będzie mu ciężko skasować. O, ten bohater, kurde. Twardy jak. Fajnie, że oni bez tego w ogóle. Dwa dyscypliny jeszcze atakują. Kurde, no, będą nas męczyć. Strzał brakło. Tam bełtów. No jakim cudem on ich może dogonić, jak on jest wolniejszy, co jest?
Coś chyba poniosł. No kurde, no wybije mi ten bohater, serio? Trochę to dziwne, żeby wybił mi widma, ale... No właśnie, tak sądziłem. No dobra, bo my zaatakowaliśmy miasto, więc on automatycznie przepada. No, powiem wam tak... riski trochę, riski, no. Ale nawet dobre. Ważne, że on tam i tak żadnej armii nie ma z tej strony, więc on tam nic nam nie zrobi już. A ta armia się i tak regnie bardzo szybko. To jest armia z doskoku. Ona szybko robiona. Wiadomo, że widma są mega potężne na takim etapie gry, a na późniejszym nawet jeszcze mocniej. Możemy sobie zrekrutować jakąś właśnie taką armię, która będzie bronić trochę. Zdecydowanie wszystko pod schwytanie musimy brać. Dobra, tu... My tempo uzupełniania strat i rozwój, no... Niech będzie. Tu na razie nic. No, zaraz możemy sobie zabrać to miasto, bo jest słabe, a potem to, albo to po prostu zabrać, a potem tamto. No i będziemy mieć zaraz ten cały skrawek, nie? Wtedy tak już naprawdę powinny się chyba te krasnody rozwalić. Nie ma opcji. Widzicie, jaką oni są z siłą w ogóle, więc... W garnizonie nie powinna być mocna armia. Tylko właśnie zawsze jest problem z tym podejściem tam. No, to jest właśnie ten problem trochę. A patrzcie, tu możemy złoto sobie ogarnić. Nie, bo mi się z kasy wyprujemy. Okej. Okay. Teraz musimy to wybrać ścieżkę z plądrowaniem. Jak ta armia tam w ogóle... lajtowo. Możemy wziąć sobie tutaj sojusz obronny z nimi. No tu będzie czas toczyć bitwę, no inaczej się nie obejdzie bez bitwy. Tu będzie ciężka bitwa. Nie wiem, czy w ogóle ją wygramy, bo nie wiem, co tu za armia będzie. Jest taki, że walki tam nie ma. O, elegancko. Ja czasem właśnie lubię, jak oni atakują te nasze miasta, a my mamy dosyć dobre te miasta, więc... Tu fajnie, bo będzie cała prowincja teraz. Może tutaj to. No, spoko. No, jest trochę mocna armia. No, na pewno nie będzie to łatwa walka. I chyba będziemy ich oblegać, żeby jak najbardziej ich poobijać tam. Tutaj może ta kontrola by się bardziej przydała. No, nie ma sensu. Będziemy ich oblegać. Szkoda, że nie mamy właśnie bonusów do oblegania. Chyba na tych wojownikach akurat nie dało się wybrać. Ale tak z dwie tury warto będzie ich oblegać. O, nawet nie chcą się dać oblegać.
No, ciężki temat, powiem szczerze. Czy to jest do wygrania, nie? Bez żadnego problemu. No, ale będziemy się bujać trochę, choć nie wiem, czy tam czarodziejów akurat nie zrekrutował. Tu są chyba czarodzieje. On jest czarodziejem? Albo ten w zamku był czarodziejem? Jakoś tak sądzę, że jakiś czarodziej tutaj był. Tu jest chyba fajna przełęcz do walki. W sumie elegancka jest. No, super jest ta przełęcz. On tutaj nie może wskoczyć na te skały. Dobra, możemy się tutaj zaczaić. Wiecie, co ja tu zrobię? Ja ich tak czarami tutaj zmiotę, że... O, nie ma tych grasantów śmiesznych tam. To jest idealne miejsce do obrony, nie? No, większość armii już tutaj leży. Oj, tutaj ten zrobi porządek. Jeszcze chwila.
No, dobra. Wydaje mi się, że i tak dobrze to wyszło. Tych stracimy, ale ja nie jestem jakimś mega zwolennikiem tych jednostek. Sami znacie po moim rankingu, że to nie jest dla mnie wybitna jednostka. Ta jednostka już jest zdecydowanie lepsza. No mają niby jakąś tam obraną przed tą szarżą, ale... No nie wiem, to nie jest aż taki mój typ. Wiadomo, wbili duży level, no bo długo bronili. Ale on sobie zmiażdżył coraz całą armię. Po tej walce. No tak, ja wiem. Mieczyk. Mieczyk jest spoko. Fajnie było właśnie iść w tą magię. Tutaj też magię. Magia jest spoko, pamiętajcie. To jest najważniejsza rzecz. No, tak sądziłem, że ich stracimy. No, trudno. Nie będę po nich płakał. Mamy dobry teren jeszcze, dobry. Zrekrutujemy sobie widma i tyle. A w sumie szkoda ich łączyć. Przydomek. No to niech ma przydomek. Temu damy ten drugi przydomek. W sumie ten drugi chyba lepszy jest przydomek. O. Nie no, ładna ta armia się robi. Moglibyśmy tutaj pomóc i rozwalić tą hordę. A to by trochę zajęło. No w sumie... Nie no. Bo możemy sobie kasy dać. No i elegancko to idzie. Zaraz zniszczymy tak naprawdę to i mamy bardzo ładny kawałek mapy. I mamy już miasto jak bardzo rozbudowane. A to tylko dopiero początek, bo elfy bardzo szybko farmią, bardzo dużo tych niewolników mają, bardzo tanie mają względem właśnie krasnodów chaosu, ulepszanie tych budynków. Traktat pokojowy? Nie no, nie ma opcji. Mój sojusznik jest do wzięcia, bo ten Malus jest do przejęcia, nie? Wchłonięcia. Malus to też super postać. Bardzo polecam nim zagrać, jeśli nie graliście. A tutaj widzę, horda chyba dostała łomot. Oni tak dostają łomot. Ci są coraz bardziej skłonni, starucha, żebyśmy ich wchłonęli. No te elfy można też się tutaj wybrać, jak one się trzymają. No mocne są, okej. Czyli musimy zrobić lepszą armię. Wracamy do naszej stolicy. No i co, tutaj puszczamy turę, no i tu zdobywamy to miasto, więc tutaj już będziecie wiedzieć, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że wam się odcinek dodatkowy bardzo podobał, że tak dużo daliście lajków, to mówię, że zrobię, wrzucę i zrobiłem i wrzuciłem. I dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam też do innych moich serii, do rankingów, do 20 właśnie tur na poziomie legendarnym. Też są serie odcinkowe, też dosyć ciekawe, uczą niektórych rzeczy, więc warto też sobie wykorzystać, pograć, pooglądać to. Do następnego, cześć!